Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Podstawy Hotelarstwa. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Współczesne obiekty hotelarskie muszą sprostać wielu wyzwaniom. Ciągły wzrost wymagań klientów, konkurencja na rynku oraz stale rosnąca liczba nowoczesnych obiektów wymuszają na przedsiębiorstwach hotelowych konieczność zmian i dostosowania się do nowej rzeczywistości. Hotele muszą stawać się coraz bardziej funkcjonalnymi i oferować coraz szerszy zakres usług. Starsze obiekty oprócz modernizacji wyposażenia i zastosowania nowych technologii muszą dokonywać zmian w funkcjonowaniu i oferować takie pakiety usług, aby pod względem oferty dorównywać nowo budowanym obiektom. Rozwój nowych form obiektów hotelarskich związany jest przede wszystkim z pojawianiem się nowych potrzeb turystów. Powstają tanie hotele, gdzie obowiązuje maksymalizacja oszczędności przy zapewnieniu niezbędnych wygód, a z drugiej strony budowane są niewielkie, kameralne, ale za to luksusowe hotele typu butik czy hotele typu spa. Wysoka specjalizacja hoteli związana jest z obsługą wybranych grup klientów o specyficznych cechach i potrzebach. Coraz więcej hoteli specjalizuje się w obsłudze bardzo bogatych turystów, pragnących zamieszkać w luksusowych warunkach bez względu na cenę, np. zlokalizowanych w obiektach zabytkowych czy o charakterystycznej architekturze. Domeną innych jest obsługa zjazdów, konferencji i kongresów. Należą do nich duże obiekty reprezentacyjne o najwyższych kategoriach, wyposażone w odpowiednią infrastrukturę i sprzęt. Nowe trendy w budownictwie hotelowym to efekt zabiegów i działań branży marketingowej, która w ramach strategii marketingowych kreuje budowę hoteli o nietypowej, przyciągającej wzrok gościa formie architektonicznej lub w nietypowych lokalizacjach czy z nietypowych materiałów konstrukcyjnych. Rozwój międzynarodowych systemów hotelowych to cecha charakterystyczna końca XX i Obecnego Wieku. Dynamiczny wzrost liczby podróży wymusił szerszy zakres współpracy i integracji obiektów hotelarskich. W efekcie powstały silne międzynarodowe korporacje, systemy i łańcuchy hotelowe grupujące obiekty hotelarskie w jednolite struktury organizacyjne. Zapoznasz się teraz z największymi międzynarodowymi sieciami i markami hotelowymi według rankingu World Ranking 2013 of Hotel Groups and Brands zestawionego przez MKG Hospitality. Pierwsze miejsce zajmuje Intercontinental Hotels Group z Wielkiej Brytanii z liczbą obiektów 4602. Drugie miejsce w rankingu zajmuje Hilton Hotels z USA z 3992 obiektami. Na trzecim miejscu znajduje się Marriott International, także z USA, z liczbą obiektów 3672. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.